Mówienie w ogóle o wyborach w tym czasie jest absolutną stratą czasu i jest niepoważnym traktowaniem obywateli. I na stronie państwa, na Onecie, jest informacja, jak sobie Portugalia radzi z koronawirusem. I jednym z argumentów na tak jest właśnie to, że spory polityczne zostały zawieszone. My mieliśmy zawieszony spór przez jakiś tydzień, może trochę więcej. I potem partia rządząca zrobiła wszystko, żebyśmy do tego sporu powrócili i żeby znowu stał się takim głównym tematem politycznym w czasie, kiedy nie jest to czas na wybory. Zgadzam się z profesorem Sadurskim i stoję na bardzo twardym stanowisku, że wyborów w maju nie powinno być, że wyborów w maju nie będzie z przyczyn czysto prawnych, bo póki co PiS zrobił tak nieprawdopodobny bałagan prawny, że nie ma przepisów, na podstawie których można byłoby tego dokonać. A zwykłe głosowanie, takie jakie znaliśmy zawsze, czyli idziemy do lokalu wyborczego, głosujemy. Nie, takiego głosowania również nie może być, dlatego że został przegłosowany artykuł 100 w ustawie, którą właśnie podpisał prezydent, w tak zwanej tarczy 2.0, który zabiera organizację wyborów Państwowej Komisji Wyborczej. Pozbawia samorządy, PKW tejże możliwości, przekazując czy uzupełniając jakby przepisy z tak zwanej tarczy pierwszej pod ministerstwo zasobów państwowych, o którym panowie wspominaliście, a przypomnę, że ta ustawa dotycząca wyborów jest w tej chwili procedowana w Senacie, czyli ona, jeżeli dobrze pójdzie, wyjdzie z Senatu na początku maja i dopiero wtedy albo poprawki do tej ustawy odrzuci Sejm, albo ich nie odrzuci. I teraz, wracając bezpośrednio do pana pytania, i tutaj opozycja faktycznie wchodzi do gry z próbą jakichś negocjacji czy wyjścia z pata i z tego, co władza uważyła. I dobrze, że wchodzi, prawda? Oczywiście, że tak. Dlatego, że ja, tak jak powiedziałam na początku, stoję na stanowisku, że nie powinno się głosować, nie powinno brać się udziału w farsie majowej proponowanej przez rządzących. Z bardzo wielu powodów, jeśli będzie czas, chętnie to rozwinę. Minister Gowin po raz pierwszy tak naprawdę postawił się i powiedział: nie, to jest dla mnie nie do przejścia. Widzimy, co zrobił Jarosław Kaczyński, czyli przede wszystkim zabrał mu partię, pozbawił go stanowiska, no on zrezygnował z tego stanowiska, ale przekupuje ludzi Gowina po to, żeby utrzymać większość, a tak naprawdę dzisiaj to prawo, czy będzie odrzucone, czy nie będzie, wisi na włosku 6 posłów, czyli to jest Jarosław Gowin i 5 naprawdę bliskich, czy zaufanych, czy oddanych mu osób w partii.